Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Age of History 2. Ja dzisiaj kontynuujemy historię budowania potężnej Polski. Jaki jest plan na dziś? No cóż, spróbujemy dzisiaj podbić, myślę, Księstwo Pomorskie. Tu myślę, że czeka nas niedługo wojna z Danią. Trzeba będzie na pewno dokończyć Węgry. No i tutaj tu Akwileję byśmy spróbowali podbić. Na pewno Czechy, Łużycę oraz Marchię Brandenburską. No i Serbia tu jest naszym przeciwnikiem. To myślę, że też warto byłoby ją zaatakować. No, mamy 150 kasy. Tyle powinno wystarczyć. Dobra, nie będę takich dużych sił tutaj robił. Wątpię, żeby Księstwo Pomorskie miało aż tyle kasy i wojska, żeby mi to jakkolwiek zaszkodzić. Więc cóż, wypowiemy sobie im wojnę. Powiedz wojnę. Nie będziemy wzywali Litwy. Raczej bez nich się tutaj obejdzie. No i pięknie. Tak jak się spodziewałem, bez większego problemu udało się zająć ich tutaj. Cyk, 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 możemy wziąć sobie wszystko. Dobra. Pozbieramy jeszcze troszeczkę kasy. Zbierzemy siły, aby ruszyć na Węgry. Trzeba tu postawić na granicę wojska. I ruszymy sobie na nich. Dobra, tutaj wystawimy już takie 2000 i tutaj także takie 2000. Dobra, taka armia powinna sobie tutaj poradzić. Mimo wszystko pewnie zrekrutuję jeszcze jakieś siły, tak na wszelki wypadek, takie pomocnicze w niektórych miejscach. A żeby na wszelki, tak, dobra, na wszelki wypadek. To nigdzie indziej nie mam granic z Węgrami, więc myślę, że na luzie możemy im wypowiedzieć wojnę. I trzeba się pośpieszyć, bo kasa nam się kończy. Dobra, wypowiedz wojnę. Oczywiście wzywamy Litwę. I atakujemy dziadów. O, no proszę, widzę, że tutaj Serbia nam wojnę wypowiedziała. Najwyraźniej, bo nas atakują. A więc cóż, no skoro wypowiedziano wojnę... W ogóle mamy jeszcze wojnę z państwem kościelnym z jakiegoś powodu. No to cóż, musimy pozakończyć, musimy zakończyć niektóre wojny. Dyplomacja, panie państwo kościelne. Zrobimy tutaj rozmowy pokojowe. Co do Serbii, no spróbujemy z nimi rozmowy pokojowe. Jak tutaj nic z tego nie wyjdzie, to oczywiście wezmiemy tutaj do pomocy Litwę. No bo jak żeby inaczej. Ale trzeba będzie też porekrutować wojska, żeby móc się przed tymi dziadami jakkolwiek bronić. Się w nerwie, jak się okaże, że się nic nie wydarzy. W sensie, że... Okej, zgodzili się na pokój, super. Musimy porozwiązywać te wojska, bo przecież nie mogę mieć tutaj też takich dużych armii. Mamy jeszcze wojnę ze Szwecją, co ciekawe. Gdzie jest Szwecja? Tu jest Szwecja. Szwecja nie jest duża, więc nie powinniśmy mieć z nimi problemów. Ale dobra, wyślijmy na tym wojska do Gdańska. I spróbujmy zaatakować Szwedów. O, tu są Szwedzi. O, super. Czy ja chcę walczyć z elektoratem Saksonii? No tak średnio. A tak to się obrażą. No dobra. Drodzy Szwedzi, rozmowy pokojowe.
Czy ja chcę od was jakieś ziemię? No nie za bardzo. Mogę ich sobie zwasalizować. A dobra. Ziemi od nich nie chcę, ale... Dobra, jeszcze musimy sobie z Węgrami rozmowy pokojowe. No weźmiemy co się da. No i pięknie. No i pięknie, elektorat saksoński tak naprawdę zniszczony już. Chyba będziemy mogli wziąć sobie wszystkie ziemie. Tak jest. Wypadałoby tych zaatakować, bo tak naprawdę jest problem, nie mamy połączenia między tymi terenami. A więc... Drogi panie Magdeburg, wypowiadam ci wojnę i atakujemy. No i dobra. Ale mamy ponad 200 tysięcy kasy. Myślę, że to nie jest najgorszy moment, aby zaatakować oczywiście Danię. Ponieważ Dania ma tereny swoje tutaj, ale tutaj mamy Litwę, czyli naszego sojusznika, czyli Litwa może się tutaj nimi zająć. Tutaj mamy Szwecję, czyli kolejnego naszego sojusznika. Jednak zanim, ja bym jeszcze chciał zaatakować Norwegię. Dlaczego? Dlatego, żeby umocnić Szwecję. Żeby Szwecja miała tutaj takie połączenie. Więc wyślemy tutaj do Szwecji wojska. No tak naprawdę wystarczy, że podbijemy sobie ten kawałek. Jak uzyskamy tutaj od Lapończyków dostęp, to być może pójdziemy nawet dalej. Więc tak, Norwegia. Oni nas nie lubią, więc to się dobrze składa. O, Dania jest ich tutaj podwładnym. To niedobrze. Wspieraj buntowników. Nie mają. No cóż, a Dania też niezbyt chce się tutaj uwolnić od Norwegów, no. Więc być może trzeba będzie również za jednym zamachem tej Danię po prostu rozwalić. Ale to będzie dosyć kosztowne. No ale spróbujmy. Pozbieramy jeszcze trochę kasy. To wygląda jakby już Szwecja z Danią walczyła. Nie, nie mają tego wojny z Nowogrodem. No dobra, zatem droga Norwegio. Wypowiedz wojnę. Wezwiemy sobie Szwecję i... Szwecję. Nie będziemy od razu tak na Danię naskakiwali.
Zobaczymy, może uda się atakować Danię później. Może Norwegowie ich nie wezwą. A więc dobra. Atakujemy Norwegów. Jeszcze jak patrzę na tej armię, to trzymają. A, jednak wezwali Danię. Mogłem przesadzić z przygotowaniami. No dobra, w takim razie my oczywiście do wojny przeciwko Danii wezwij do broni oczywiście Wielkie Księstwo Litewskie. Nasze do walki z Norwegią też wezwij do broni. Nie rozmowy pokojowe, tak? Chcę, panie, wezwij do broni Wielkie Księstwo Litewskie. No dobrze. Co tu się stanęło? Nie wiem. Dobra, atakujemy w takim razie Danię.
Oni mają gdzieś jeszcze tej. Trenerzy się nie poddają. Szwecja się dużo zrobiła w sumie. Okej, Republika Nowogrodzka się poddaje. Ja mam 2 punkty raptem. Więc wezmę sobie tą wysepkę. Pyk. Dobra. No i trzeba będzie chyba do tej rozmowy pokojowej. Bierzemy oczywiście tyle, jest to możliwe. Czy ja potrzebuję tych terenów? No coś tam można wziąć. O. Dobra, wyślij żądania. No i pięknie, atak się udał. To była ciężka wojna, ale ostatecznie zakończyła się sukcesem. Litwa zdobyła nowe tereny tutaj. Szwecja się bardzo powiększyła. No i oczywiście sama Polska, tutaj poszerzyliśmy się o te tereny tutaj przy Bałtyku. No całą Danię praktycznie. Tutaj tę część norweską wciągnęliśmy. Teraz tak naprawdę oni są rozgromieni, więc kolejny atak oczywiście jest tylko kwestią czasu, bo musimy tutaj wykończyć. Aczkolwiek to już będzie bardzo, bardzo prosta rzecz. No ale cóż, ja wam raczej dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. Czołem!